Witajcie, kochany Kościele. Dobrze jest być tutaj na tym miejscu. Kiedy człowiek wypowiada te słowa, że dobrze jest być na tym miejscu, to ma w obecnych czasach to takie zdecydowanie szersze znaczenie. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim to jest dane i nie mówię tylko tutaj o prześladowanych chrześcijanach, ale o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Że wiele kościołów, wiele ludzi wierzących nie może sobie pozwolić na komfort siedzenia w miękkim fotelu, słuchania w spokoju Bożego Słowa. Więc nie mógłbym też nie zacząć tego spotkania, tego nabożeństwa z prośbą, żebyśmy się mogli pomodlić o ten kraj, o rozwiązanie, o wolność i o uwolnienie od demonicznych ataków, które na ten kraj wpływają. Więc jeśli mógłbym was prosić o powstanie i żebyście dołączyli do tej modlitwy, to uczyńmy to teraz razem. Ojcze, ja się teraz modlę o naród ukraiński, o to państwowość, Panie, o ich wolność, Panie, o życie, o to wszystko, co tam się dzieje. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa wypowiadam słowa, aby ta wojna została zatrzymana, aby wszelkie mordowanie ludzi, wszelkie zabijanie ludzi, wszelkie zabijanie dzieci, rozwalanie infrastruktury zostało powstrzymane w imieniu Jezusa. Ja Ci dziękuję, Panie, że Twoja ręka jest wystarczająco, aby wyciągnąć ją nad tym terytorium, nad tym krajem, aby to był kraj wolności, aby to był kraj, w którym się może rozwijać poznawanie Ciebie. To był kraj, w którym mogły się rozwijać kościoły, Panie, w którym może się rozwijać życie, życie Boże. Panie, my się modlimy, aby ta agresja została powstrzymana. My mówimy stop tej chwili. My mówimy dość tych bomb, dość tych strzelanin, dość tej śmierci, aby działalność diabła została powstrzymana w imieniu Jezusa. My się modlimy o wolność i ochronę dla ludzi wierzących w tym kraju, o wolność i ochronę dla Kościoła. My się modlimy o to, aby ich funkcjonowanie zostało zabezpieczone przez Ciebie, abyś Ty posłał aniołów w to miejsce, wyprowadził ich jak Lota, Panie, z Sodomy, abyś ich ochronił w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, że kiedy wołamy do Ciebie, to mamy świadomość, że wołamy do Boga, któremu żadna sytuacja nie wynika się spod kontroli. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo i wiadomo, że to jest rzecz, która rozwala nasze serca, to rozwala też moje serce. Mam też taką świadomość duchową, że to jest kraj, w którym jest potężna ilość chrześcijan. Nie wiem, czy wiecie o tym, tam jest dużo więcej proporcjonalnie chrześcijan niż w Polsce. Ponad 2 miliony ludzi świadomie wierzących. W Polsce są różne szacunki, w zależności kto jak liczy, ale to jest wielokrotnie mniej. Więc świadomość tego, że ten kraj, w którym jest też największy kościół w Europie, z tego co wiem, w Kijowie, nigdy tam nie byłem, ale ze słyszenia wiem, tak dużo ludzi wierzących i jest najeżdżany na kraj, przez kraj autorytatywny, ma też swój wymiar duchowy. To nie jest tylko wojna o ziemię, wojna o, nie wiem, zabezpieczenie jakichś tyłów, ale to jest też wojna o wymiar duchowy. I tak pamiętajmy, kiedy się modlimy, aby móc też łamać te siły kontrolujące, które chcą przejąć kontrolę nad tym terytorium. Moje dzisiejsze zwiastowanie to w zasadzie będzie kontynuacja tego, co ostatnio mówiłem. Już to było jakiś czas temu, ale może przypomnę tytuł, gdyż bój toczymy, to jest o walce duchowej i chciałbym dzisiaj to dokończyć, zakończyć ten temat, który tak bardzo mnie poruszył, ale może zacznę od tego, czy wiecie, jakie jest słowo miesiąca w naszym kalendarzu, bo musi być quiz. Kiedyś obiecałem, że będą nagrody, ale jeszcze z pastorem do tego, żeśmy nie ustalili. Wiecie? Słowo miesiąca z tego miesiąca bieżącego w naszym kościelnym kalendarzu. Chyba, żeśmy za mało egzemplarzy wydrukowali. Słowo, logos. Przeczytam 1 Jana 1. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Amen.
Amen. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to przypominam? No raz, że to jest rzeczywiście w naszym kalendarzu, ale dwa, że będziemy dzisiaj po raz kolejny koncentrowali się na studiowaniu słowa i być może komuś wyda się, a to jest takie suche, może to jest takie teologiczne, ale chcę ci powiedzieć, że kiedy otwieramy Boże Słowo, kiedy możemy się koncentrować na Jego rozważaniu, to dotykamy istoty Boga, bo to nie jest ludzkie słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Kiedy będziemy się dzisiaj zagłębiać w studium Słowa, bo to jest studium Słowa, to pamiętajmy, że zagłębiamy się jakby w istotę Boga. Dzisiaj Bóg przez to Słowo chce coś powiedzieć do mnie i do ciebie. Chce coś powiedzieć do Kościoła. A w związku z tym, że mówimy o boju duchowym, będziemy mówić, to chyba już też nie jest tajemnicą, o liście do Efezjan, 6 rozdział, tam jest opisana zbroja Boża, ale zanim będę czytał ten fragment, chcę tylko przypomnieć, że ty i ja jesteśmy zaangażowani w walkę duchową. I czy to nam się podoba, czy nie, czy chcemy, czy nie chcemy. Może nam się wydawać, że walka duchowa, że wojna duchowa to jest coś takiego, że to owszem, tam pastor, starsi, może paru liderów. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli się nawróciłeś danego dnia, to od jutra jesteś na froncie duchowym. I to nie będzie wojna może w wymiarze Ukrainy, że będą tam straszne rzeczy, ale to będzie wojna na poziomie na dzień dobry w twoim umyśle, bo diabeł będzie przychodził, żeby to, co zostało zasiane przez Ducha Świętego, ci zabrać. To będą myśli, to będą odczucia, to będą jakieś słowa, to będą może drobne rzeczy, ale witamy na polu walki duchowej. Także dlatego weźcie to słowo jako... dla siebie każdy, czy to będą rzeczy duże, czy to będą małe, to w interesie diabła jest to, żeby wykraść ci to, co Duch Święty tam zdeponował. Jeżeli chcemy nazywać się naśladowcami Jezusa Chrystusa, to z automatu musimy wiedzieć, że On na dzień dobry wpadł, rodząc się tutaj na ziemi, w poziom walki duchowej. Już na dzień dobry chcieli Go zamordować. Ja o tym mówiłem wcześniej, więc nie będę tego rozwijał, tego wątku, ale to on toczył bój cały czas. Toczył bój z Piotrem, kiedy mówił, idź ode mnie szatanie, bo Piotr chciał wyłożyć lepszą teologię. Toczył bój na pustyni z diabłem, którego musiał odganiać. Toczył bój z demonami w krainie Gezerańczyków i w wielu, wielu miejscach. Dlatego jeśli idziemy drogą Jezusa Chrystusa, to droga walki duchowej jest dla ciebie i dla mnie. I ja nie znam innej drogi za Bogiem niż tylko ta. Więc będziemy, tak jak powiedziałem, dzisiaj sięgać do listu do Efezjan 6 rozdziału, ale zanim będziemy czytać, to zacznijmy od źródła tych słów. Wszyscy je znamy, tak? Te będziemy czytać te słowa, ale wszyscy wiemy, o które słowa chodzi. Ale ja dzisiaj was chcę zaprosić teraz na dzień dobry do Księgi Izajasza, bo źródło tych słów, gdzie Paweł opisywał zbroję Bożą, znajduje się w Księdze Izajasza i najprawdopodobniej stamtąd były te słowa czytane, więc jeżeli możemy otworzyć 59 rozdział Księgi Izajasza, druga część 15 wersetu do 17 i przeczytamy tutaj tak. Pan to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Zobaczył też, że nie ma nikogo, kto chciałby zająć się tą sprawą. Dlatego postanowił wybawić swoim ramieniem i oprzeć się na swojej sprawiedliwości. Niczym pancerz przywdział sprawiedliwość i włożył hełm zbawienia na głowę. Jak tunikę włożył szatę pomsty i jak płaszcz spowiła go żarliwość. I tutaj są słowa źródłowe, które mówią o zbroi Bożej. Dlaczego w ogóle obraz zbroi Bożej? Może dla nas to jest taki, nie wiem, obraz, który na co dzień, nie mamy z tym styku, ale ludzie, którzy żyli w czasach, kiedy były pisane, czy choćby Księga Izajasza, czy potem Nowy Testament, oni żołnierzy widzieli na dzień dobry, na co dzień. Żołnierzy ubranych w zbrojach, bo byli to najeźdźcy, Rzymianie, tak wiemy, Izrael był pod okupacją. Dla nich to był obraz taki sam, jak dzisiaj mężczyzna w garniturze, który gdzieś tam przechodzi. Dlatego Boże Słowo zawsze poddaje nam obrazy takie, które są najbardziej wzięte z naszego życia.
Dlatego my musimy troszkę wgryźć bardziej się w ten obraz zbroi duchowej, dlatego że no, ci rycerze ubrani w zbroi to nie są naszym częstym widokiem. Możemy sobie to wyobrazić. Ale to, dlaczego tutaj wracam do Księgi Izajasza, to co mnie najbardziej dotknęło, kiedy się przygotowałem z tego tematu, że zbroja Boża dlatego się nazywa zbroją Bożą, bo ją ubierał sam Bóg. Bóg ubierał tą zbroję. I to, co masz w dziedzictwie, to, co dostaliśmy w dziedzictwie, ty i ja, to jest zbroja, którą ubierał sam Bóg. On ją ubierał nie po to, że musiał, ale po to, żeby zaprezentować i powiedzieć, że ja tobie, synu i córko, daję dzisiaj swoje dziedzictwo. To, co miałem ubrany. Niczym pancerz przywdział sprawiedliwość. Czy Bóg nie był sprawiedliwy, żeby musiał się ubierać w sprawiedliwość? Włożył hełm zbawienia. Ten, który stworzył wszystko, musi ubierać hełm zbawienia. Ale dla ciebie i dla mnie to włożył, bo wiedział, że to jest nasze dziedzictwo, nasz testament, nasz dar od Niego. Dlatego z taką, powiem, czcią i szacunkiem i namaszczeniem podchodzimy do tego, bo to jest coś, co sam Bóg chce dzisiaj tobie i mnie przekazać. Więc drugi jeszcze taki aspekt wyjaśniający. Zwycięstwo, ktoś mi kiedyś powiedział, no dobrze, ale zwycięstwo Jezus zapewnił na krzyżu. To o co my się mamy bić, skoro już jest zwycięstwo? Tak, to prawda, Jezus wygrał, ale w liście do Efezjan, w tym 6 rozdziale, w 13 wersecie jest napisane, że my będziemy toczyć potyczki. Wojna jest wygrana, ale te potyczki ciągle trwają. Jak to można zobrazować? Kiedy skończyła się wojna, druga wojna światowa, jeszcze przez jakiś czas w różnych miejscach świata były potyczki. Był zawieszony sztandar w Berlinie, już armia hitlerowska była pokonana, ale ludzie jeszcze przez jakiś czas ginęli. Jeszcze lepszy obraz jest może historycznie rzecz biorąc ze zniesieniem niewolnictwa. W 1863 roku zostały pierwsze dokumenty w Stanach Zjednoczonych o zniesieniu niewolnictwa, ale sam proces zniesienia niewolnictwa trwał wiele, wiele lat. Był dokument, była ustawa kongresu, niewolnictwo miało być znoszone, ale wróg tak bardzo trzymał tych niewolników, nie chciał ich wypuścić. Wiele lat trwało, zanim doszła informacja. Nie było wtedy radia, nie było w telewizji, nie było komórki. Gazety to była chyba też rzadkość. Ale ta informacja nie docierała. Więc dzisiaj, kiedy myślimy o chrześcijaństwie, też możemy powiedzieć, że informacja nie dotarła o zwycięstwie Jezusa Chrystusa do wszystkich. Może dotarła, a ludzie nie wierzą tej informacji. To jest drugi aspekt. Wiele ludzi słyszało o Jezusie, może w naszym kraju chyba każdy wie, słyszał o Bogu, ale ludzie nie wierzą tej informacji. Inna sprawa, że mogła być przed nimi ukrywana. Informacja o zwycięstwie Jezusa Chrystusa może być przed ludźmi, którzy są zniewoleni, ukrywana. Oni nie wiedzą, że mogą być wolni. Oni nie wiedzą, że mogą zerwać wiążące ich jarzmo. Inna sprawa, niewolnicy nie mieli siły, żeby wyegzekwować tą informację, tą wolność. Kiedy jesteś zniewolony, to jesteś słaby. Nie do końca jesteś w stanie wyegzekwować na diable, który cię więzi, wolności, która jest ci wywalczona przez Jezusa. I ostatni aspekt, mogło im być już tak dobrze w tej niewoli, że nie znali innego życia i podjęli decyzję, że zostają. Bo nie znali innych realiów. I w chrześcijaństwie też jest wiele takich sytuacji. Ludzie zniewoleni nie znają realiów życia w Jezusie Chrystusie. Podejmują decyzję, ja już tu zostanę, ja już zostanę w tym nałogu, ja już tu zostanę w tamtym miejscu. Więc ta informacja, te potyczki będziemy toczyć, dlatego że wojna jest wygrana, ale nie wszyscy ludzie są wolni, nie wszyscy ludzie wiedzą o tym, nie wszyscy ludzie mają siłę do tego. Najlepszym przykładem dni skupienia, które były tutaj 2 dni temu, gdzie ludzie ciągle i przez wiele lat i ciągle przyjeżdżają i muszą być uwalniani, wyprowadzani, musi być im podawana ta informacja, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Możesz być człowieku wolny, możesz żyć w obfitości. Więc to jest ten aspekt wojny duchowej i zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Idźcie i czyńcie uczniami
idźcie i głoście i czyńcie uczniami. To jest nakaz misyjny, który został do nas, do ludzi wierzących wysłany. Ale bez walki duchowej nie uczynimy nikogo uczniem, dlatego że musimy go zabrać z domu mocarza. Musimy go wyprowadzić na wolność. Nie ma przestrzeni niczyjej. Jeżeli jest przestrzeń Bożego Królestwa i ona się gdzieś kończy, tutaj na ziemi, to reszta jest przestrzenią innego królestwa, ciemności. Nie ma wolnej ziemi. Więc bez walki duchowej nikogo nie wypuścimy na wolność, nikomu nie będziemy mogli głosić tej Ewangelii. Jest to z tym związane. I ostatnia rzecz, zanim zaczniemy czytać list do Efezjan, zbroja. Może to powinienem powiedzieć na końcu, ale chcę to powiedzieć teraz, dlatego że to jest dla mnie ważne, żeby mi to nie umkło. Powiem szczerze, że sam musiałem zmienić swoje nastawienie do zbroi Bożej, dlatego że patrzyłem na nią, że to jest 5 elementów do obrony i 1 do ataku. Tak? Czyli zbroja mi się jarzyła jako coś, co jest defensywnego. Dzisiaj już broń ofensywna, broń defensywna weszła do naszego języka w związku z wojną Ukrainą. Wiemy, że już co dostarczamy, jakiego typu jest broń ofensywna, czyli do ataku, a broń defensywna, czyli do obrony. I tak mi się jarzyła zbroja, ale przyszedł taki moment, kiedy uświadomiłem sobie, że cała zbroja to jest zbroja wojownika. Dziwnym by był obraz, kiedy widzimy, że jest walka, że jest wojna, a wojownik sobie w tej zbroi całkowicie, kompletnie pięknie ubrany stoi z tyłu i mówi, ale ja jestem defensywny. Człowieku, jeżeli masz zbroję, jesteś wojownikiem i masz być na pierwszym froncie, na pierwszej linii frontu. I to jest nieistotne, że wiele elementów tej zbroi rzeczywiście ma charakter ochronny, ale jest jeden czy dwa elementy wystarczająco ofensywne do ataku, które nadają jak gdyby charakter dla całej tej zbroi. Wiadomo, że mówię o mieczu i potem jeszcze będę na ten temat kontynuował. Więc kiedy myślimy o zbroi, nigdy nie myślmy o odchodzeniu do tyłu, tylko zawsze, że jest to wyposażenie wojownika do tego, żeby napierać do przodu. Więc możemy zacząć czytać list do Efezjan. Parę wersetów po kolei będziemy studiować. 6 rozdział od 10. Od 10 albo 10 werset. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w potężnej Jego sile. W końcu. To jest cel tego zdania. W końcu umacniajcie się w Panu. Słowo nakazuje, pokazuje nam przez całą swoją jak gdyby spójność różne środki, które mogą być przeznaczone do używania dla człowieka wierzącego. Dzisiaj właśnie chcemy o nim mówić, jakie to są środki, jakie środki wynikają ze zbroi Bożej, ale chcę też, mam nadzieję, że czasu nie zabraknie, posunąć się jeszcze poza ten temat. Więc w Bożym Słowie mamy cały arsenał środków, które możemy używać. Dlatego mamy się umacniać. To jest proces, który się zaczął i który się ma nigdy nie skończyć. Mamy mieć wzrost naszej wiary. Mamy mieć wzrost poznania, wzrost doświadczenia. Duch Święty, który mieszka w nas, on załatwia, powiem tak może brzydko, załatwia sprawę naszego zbawienia i naszego pójścia do nieba. Ale za wzrost duchowy, za rozwój duchowy jest z nas każdy odpowiedzialny sam. Oczywiście nie robimy tego w swojej mocy, mamy do tego słowo. Ale to, że jesteś zbawiony, to masz zagwarantowane życie wieczne, pójście do nieba. Ale rozwój duchowy, wzrost duchowy jest położony na ciebie jako nasza, twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy mogli wzrastać. Skąd te środki, albo jak te środki, albo jakby to powiedzieć, jakie jest pochodzenie tych naszych narzędzi? Te wszystkie narzędzia, które będziemy, te wszystkie aspekty, one pochodzą z potężnej siły Jezusa Chrystusa. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w potężnej Jego sile. Jesteśmy zwolnieni ze swojej fizycznej potrzeby uczestniczenia w sposób fizyczny. Tak? Czasami widzimy człowieka, który jest gdzieś tam przez siłownię zbudowany dobrze. Myślimy, o, to by był dobry bojownik duchowy, ale to tak nie działa w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym możesz mieć nikłą postawę, mizerną postawę. Zresztą apostoł Paweł by tak był opisywany, że chyba w liście do Koryntian, że moja postawa jest bardzo mizerna, że nie spodobałaby się wam, ale był gigantem duchowym. Jego
to wystarczyło, że słowo, namaszczenie otwierały, leczyły i uzdrawiały ludzi. Więc werset 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Słowo pełna, ona tam jest wymienione dwa razy. Co to znaczy? Że pełna zbroja to jest kompletna zbroja. Wszystkie te elementy, o których mówimy, które tam zapisane są w liście do Efezjan, są bardzo ważne. Pełna zbroja. Dlaczego pełna? Dlatego, że zbroja bez jednego elementu jest niepełna. Jak wyciągniemy z tego jeden element, to nie jest kompletna zbroja. To jest zbroja z dziurą. A zbroja z dziurą jest najlepszą drogą do tego, żebyś został pokonany. I czasami nam się wydaje, że w tej zbroi coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, z tym się zgadzam, to mi bardziej siedzi, to mi mniej siedzi. Nie możemy tak wybiórczo do tego podchodzić. Tutaj list do Efezjan uczula nas pełna zbroja Boża. Tylko pełna jest kompletną zbroją Bożą. Możemy to przenieść na grunt taki bardzo praktyczny. Mamy samochód, którym potrafimy jeździć i spróbujmy z niego wyciągnąć jeden ważny element. Nie wiem, chłodnicę na przykład. Czy ten samochód pojedzie? Tak, przez jakiś czas jeszcze pojedzie, ale szybko się to skończy. Ten silnik się zatrze, nie będzie miał chłodzenia. On przez jakiś czas pojedzie. Wyciągnijmy hamulce. Czy ten samochód pojedzie? Tak, pojedzie. Możemy jechać, fajnie drogą się nam pojedzie. Do momentu, kiedy będziemy chcieli zahamować przed zakrętem. Tam już się jazda skończy. Tym się kończy niepełna zbroja Boża. Wydaje się, że mogę iść, wydaje się, że jestem osłonięty, ale brakujące ogniwo, na które sobie pozwoliłem, może się stać dla mnie pułapką. Dlatego, że ten, który przychodzi, jest podstępny. Tu jest napisane, umiejcie sobie radzić z podstępami diabła. Diabeł nie jest dżentelmenem. On będzie wyszukiwał miejsca, gdzie może cię zaatakować. I tak naprawdę jest dobrym strategiem. On będzie znał twoje słabe punkty. Dlatego jeszcze raz mówię o tej kompletnej zbroi, którą musimy mieć, dlatego że ona dotyka różnych aspektów naszego duchowego istnienia. Diabeł przychodzi ze swoim podstępem. Miał podstęp w Edenie, miał podstęp na pustyni, kiedy Jezusa kusił. On ma podstęp dla twojego życia i dla mojego życia. I ten podstęp nawet może być słodki, tak jak Ewa dała się nabrać. On może być fajny, ale to jest podstęp. On doprowadzi do tego, że twoje i moje życie może mieć tragiczny finał. Więc pamiętajmy, że ten, który przychodzi, jest podstępnym, z którym się nie rozmawia, z którym się nie negocjuje i powiem, pozwolę sobie na użycie takiego określenia, wyrzuca się go na pysk. Nie negocjuje, nie rozmawia, tylko idź precz. Jezus, kiedy mówił do Piotra, nie mówił do Piotra, ale do siły demonicznej, która miała na niego wpływ, powiedział, idź precz. Nie dyskutował z nim, słuchaj Piotrze, to może podyskutujmy o teologii, ty masz taki obraz mojej przyszłości, słuchaj, ja ci wyłożę swój, zobaczymy, kto ma rację, może zważymy to, może dojdziemy do jakiegoś konsensusu, może rzeczywiście coś będzie budującego od ciebie albo coś będzie budującego. On nie dyskutował ani na sekundę. On powiedział, idź precz, szatanie. Kiedy Jezus był na pustyni i też mówił, napisano, nie wdawał się, czy diabeł mówi prawdę, czy nieprawdę, czy to słowo cytuje prawidłowo, czy nie. On mówi, napisano. I tak sobie pomyślałem, że Jezus na tej pustyni tego diabła mógł wyrzucić czymkolwiek, tchnieniem swoich ust. On nie potrzebował w ogóle wchodzić z nim w dyskusję, ale on, chcąc podkreślić wagę Bożego Słowa, zademonstrował mnie i tobie, jak działa Boże Słowo. Żebyśmy wiedzieli, jakie jest jego ostrze. On mógł go wyrzucić czymkolwiek. On mógł nakazać tylko tak i diabeł w autorytecie musiałby się ugiąć pod autorytetem Bożego Syna. Ale zademonstrował działanie Bożego Słowa, żebyśmy wiedzieli, jak go mamy używać. Werset 12 i 13 mówi tak. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami
duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję, tu jest ten drugi moment, pełną zbroję. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Zacznę tutaj od końca. W krytycznej chwili. To nie jest tak, że my jesteśmy ustawicznie jako ludzie wierzący pod, nie wiem, atakiem demonicznym. To nie jest tak. My żyjemy w wolności. Duch Święty nas prowadzi. My jesteśmy prowadzeni na każdy dzień. Możemy zaczynać dzień, ogłaszać ochronę świętej krwi i tak dalej. Ale są krytyczne chwile. Tu jest, kiedy diabeł przychodzi, to jest właśnie krytyczna chwila. On znowu odchodzi. Na pustyni on przyszedł do Jezusa i musiał odejść. To nie chodzi, że on chodził koło Jezusa cały czas. Jezus by sobie na to nie pozwolił. Ale była krytyczna chwila i gotowość nasza musi być jak gdyby nasączona czujnością, żeby ta krytyczna chwila nie była dla mnie i dla ciebie zaskoczeniem. Kiedy pójdziemy ulicą, jest cudownie, ta krytyczna chwila może się wydarzyć za rogiem, z jakichś tam przyczyn. Dlatego czujność to jest to, czym powinniśmy być przesączeni, żeby wiedzieć, jak się oprzeć w tej krytycznej chwili, kiedy ona przyjdzie i jak wyjść z potyczki zwycięstwo. Ale tutaj jest wcześniej napisane w tych wersetach, że nie toczymy przeciwko krwi i ciału. I to jest jasne oczywiście, nie walczymy z człowiekiem. Nawet jeżeli człowiek jest używany demonicznie przez innego, przez przeciwnika, przez szatana, my nie walczymy z tym człowiekiem. My walczymy z siłami, które nim kierują, za nim stoją lub nawet może go opętały. Dlatego nie toczymy przeciwko krwi, tylko przeciwko ciału. Ale jest tu też napisane, jak to jest z tym niebem. One są na wysokości nieba, Bóg jest w niebie, siły demoniczne są w niebie. Można mieć jakiś taki nie wiem, chaos niebiański, ale chciałem tak jak Biblia nie mówi nam dużo o niebie. Owszem, objawienie Jana pokazuje obraz, ale to, co czytamy o niebie, żeby tak w trzech słowach to uporządkować. Pamiętacie, Paweł mówi, zostałem zabrany do trzeciego nieba, aż do trzeciego nieba. To jest niebo trzecie, ja to tak nazywam, trzecie niebo, które jest siedzibą Bożego tronu. Znajduje się tam niebo, znajdują się tam aniołowie, tam się odbywa cała chwała, to jest miejsce przebywania Boga. Ale szatan z tego nieba został strącony w dół, na przestrzeń powietrzną. I tu jest napisane na wysokościach nieba. I jest drugie niebo, gdzie działają siły duchowe, wszelkie siły duchowe. I aniołowie, i demoniczne rzeczy, dlatego że szatan został strącony. Dlaczego tak to obrazuje? Dlatego że w księdze Daniela jest napisane, kiedy Daniel się modlił, to anioł przyszedł do niego i mówi, że został posłany, ale na przestrzeni niebieskiej został przez króla Persji tam zaatakowany i tam się siłowali. Pamiętacie ten obraz taki? To też było na przestrzeni nieba. Więc jest niebo, gdzie jest tron Boży, trzecie niebo, jak to określił Paweł, jest przestrzeń niebieska, w której działają wszelkie siły demoniczne i jest niebo fizyczne, które my widzimy. Gwiazdy, słońce, piękne niebo. Kiedyś było takie słynne zdanie, kiedy kosmonauci rosyjscy polecieli pierwszy raz w kosmos i bardzo chcieli tam obalić chrześcijaństwo i powiedzieli, no byliśmy w kosmosie, to jest fakt historyczny. Mówi, ale Boga żeśmy tam nie widzieli. No oczywiście, że nie widzieli Boga, bo oni byli w niebie fizycznym. Ale rakietom się nie da do nieba duchowego dolecieć. Więc to tylko, żebyśmy wiedzieli, gdzie te przestrzenie, jak one wyglądają. Więc Pan wygrał wojnę, a my mamy potyczki. One też są niebezpieczne. One też są niebezpieczne. Wymagają naszej czujności, bo jeżeli nie zachowamy czujności, będziemy mieli dziury w naszej zbroi, to możemy doznać szkody. A są sytuacje, że możemy utracić też swoje życie. Wiemy, że wiele ludzi poprzez, i to mówię o chrześcijanach, nie mam tu absolutnie nikogo na myśli, ale poprzez brak czujności, poprzez dziury doznali szkody w swojej duchowej służbie, w swoim duchowym życiu, a w efekcie zletnieli, a w efekcie też i odpadli. Werset 14. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Więc pas w zbroi Bożej to był element, który ściągał wszystko to, co rycerz czy waleczny żołnierz miał na sobie.
Jak to można duchowo ściągnąć? Pas dociąga do naszego ciała wszystko to i spina i trzyma jak gdyby w takim rynsztunku bojowym wszystko to, co masz w sobie. Pas nie jest miejscem komfortu, dlatego że musisz go spiąć, ale kiedy masz spięty pas, to jesteś w miejscu gotowości i siły duchowej. Kiedy potrzebujesz komfortu, kiedy potrzebujesz usiąść na fotelu, to najczęściej ten pas sobie poluzujesz, ale to nie jest stan siły i gotowości bojowej. Więc to, co mamy w sobie, to, co mamy na sobie, ten pas powinien ściągać i dociągać do siebie. Ale teraz uwaga, ale musimy coś na sobie mieć. Bo dziwnym obrazem by było, gdybyśmy mieli na gołym ciele, bo nie mamy praw duchowych, nie mamy ugruntowanych rzeczy duchowych w sobie i tym pasem się spinali. No niestety on nam nic nie da. Pas może dociągnąć to, co już masz. Po to, żeby to było w takim rynsztunku bojowym. Tu jest napisane, że to nie jest zwykły pas, to jest pas prawdy. Dlatego, że prawda nas wyswobodzi. Jest napisane, prawda nas wyswobodzi, ale prawda staje się też treścią naszego życia. Jaka prawda? No prawda o mnie i prawda o Bogu. Kim ja jestem, z czego ja potrzebuję, a kim jest Bóg. Więc prawda o mnie, prawda o Bogu, to jest to, co my mamy, co ten pas dociąga. Nie można mieć złudzeń na swój temat. Nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy doskonali duchowo, ale w sensie cielesnym wiele potyczek, przynajmniej ja mówię o sobie, wiele potyczek mi się nie udaje. Wiele razy zawodzę, wiele razy. I to nie jest coś, co mnie ma oskarżać przed Bogiem, bo ja wiem, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Więc prawda musi iść w tych dwóch kierunkach. Prawda o mnie i prawda o Bogu. I tutaj nie ma pół prawd. Nie ma pół teologicznych prawd. To musi powodować też dyscyplinę w naszej teologii. Od czego myślę? Dyscyplina w naszej teologii od cudownych poglądów. Dlatego, że znowu tak samo jak zbroja jest kompletna, to prawda też jest kompletna, bo jest prawda o mnie, o Królestwie Bożym tutaj na ziemi, prawda o Kościele, jest prawda o mnie. Czasami w dzisiejszych czasach tak sobie myślę, że jest taka swoboda, że my tymi prawdami, ja nie mówię tutaj o nas zgromadzonych, ale myśląc ogólnie o chrześcijaństwie, że my tymi prawdami sobie szafujemy. Ta prawda mi się podoba, a ta nie. Prawda o zbawieniu jest fajna, tak? Bo jestem zbawiony, pójdę do nieba. Ale prawda o Kościele, ale do czego mi jest Kościół? No, ja nie muszę funkcjonować w Kościele. Ja mogę funkcjonować poza Kościołem. To jest półprawda. Zgadzicie się z tym? Bóg naucza, że powołał Kościół. Ale mogą być tacy, którzy powiedzą, nie, no oczywiście jestem zbawiony, ja wierzę, ja pójdę do nieba, ale Kościół mi nie jest potrzebny. Albo inna półprawda, że jesteśmy w Kościele i uważamy, że jesteśmy zbawieni i jedynym naszym zadaniem jest pójście do nieba, bo znamy prawdę o zbawieniu, prawdzie o nieba. Ale jest prawda o Królestwie Bożym tu na ziemi. Jesteś zbawiony, żeby pójść do nieba, ale jesteś zbawiony do tego, aby wykonać swoją pracę tu na ziemi dla Bożego Królestwa. Amen? Więc nie możemy w tymi prawdami sobie wybierać, tylko prawda musi być kompletna. Boża prawda jest kompletna. Werset 14 mówi tak. W pancerzu, czyli kolejny element, pancerz, tak, tutaj założony, sprawiedliwości na piersiach. Pancerz chroni to, co wewnętrzne, wewnętrzny obiekt. Jaki jest nasz wewnętrzny obiekt? Wewnętrzny obiekt to jest Duch Święty, ta duchowość, którą jesteśmy, ciało i dusza. I to współgra ze sobą, jest osłonięte sprawiedliwością. Dlatego, że prawda mówi, że ty przed Bogiem, ty i ja jesteśmy sprawiedliwi. Bez znaczenia, co myślisz o sobie, jak nisko myślisz o sobie, czy jak źle. Jeżeli jesteś człowiekiem nawróconym, oddałeś swoje życie, to masz Bożą sprawiedliwość. I to jest prawda, którą musisz chronić. Dlatego, że od zewnątrz będzie napierała inna prawda. Od zewnątrz będzie napierała prawda, że jesteś nikim. Że ci się nie udało. Że wczoraj było to i to, a pamiętasz jeszcze tam wcześniej te rzeczy, które były. To jest prawda
bo demoniczna, dlatego że diabeł przychodzi, aby nas oskarżać. Ale nasza prawda Ducha Świętego jest taka, że ja jestem sprawiedliwy. Więc te dwie prawdy, które idą przeciwko siebie, są rozdzielone. One są rozdzielone pancerzem. Dobrze, że pancerz jest z metalu. Nie ma współistnienia tych dwóch prawd. One muszą być odgrodzone. To, co masz w środku, to pilnuj, bo jest to prawda ku życiu. Gdybyśmy mogli przeczytać list do Rzymian 5:21, aby łaska panowała, niosąc sprawiedliwość, wiodąc do życia przez Jezusa Chrystusa. A więc pancerz sprawiedliwości. Łaska niesie sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość nie jest dlatego, że jesteśmy tacy cudowni, że nie jesteśmy tacy dobrzy, ale to powoduje Boża łaska. Więc łaska przynosi sprawiedliwość i to jest coś, co musi być w nas chronione. Wiemy skąd ona jest. W drugim liście do Koryntian, ja tylko przeczytam, nie będziemy tego wyświetlać, 6:14 pisze, że nie ma wspólnoty między sprawiedliwością a bezprawiem. I to zabezpiecza pancerz sprawiedliwości, który oddziela to, co napiera od zewnątrz, od tego, co żyje w nas. Werset 15. Obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. A więc obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. To jest ekspresja. Kiedy mówimy o obuci do głoszenia dobrej nowiny, to nie jest coś, co jest statycznego. My mamy być przygotowani do ekspresyjnego działania, to znaczy działania na zewnątrz. W ogóle, kiedy chodzimy po ziemi, to obuwie, to te buty chronią nas od tego, żebyśmy się nie pobrudzili. Od tego, żebyśmy się nie pobrudzili fizycznie, chronią nas buty fizyczne, ale te duchowe chronią nas przed tym, żebyśmy nie mieli strachu, że idziemy, że wchodzimy. Dlatego, że żeby nieść gdziekolwiek Bożą Ewangelię, żeby nieść gdzieś dobre przesłanie, musimy wchodzić w sytuacje, w miejsca, gdzie czasami jest brudno. I to obuwie zabezpiecza nas przed tym. Kiedy Jezus chodził po ziemi, on się spotykał z grzesznikami, on się spotykał z celnikami, z prostytutkami. To było na pierwszy rzut oka nieciekawe towarzystwo, ale on nie miał żadnych zahamowań, dlatego że on wiedział, że on wchodzi w swoim autorytecie, w autorytecie Ojca i nie zamierzał poddawać się klimatowi, który był tam, ale wnosił swój i ustanawiał porządek Bożego Królestwa na ziemi, tam gdzie się znajdował. I w tym momencie ludzie się nawracali. Więc buty, obuwie do gotowości do chodzenia, ja widzę, że to jest coś, co zabezpiecza ciebie i mnie, że możesz iść w sytuację, gdzie wygląda na dzień dobry nieciekawie. Co jeszcze widzę w tej gotowości? My chodzimy po ziemi, mamy ciało, więc mamy styczność z ziemią, ale Duch Święty łączy nas z niebem. I to też jest cudowny obraz, że my jako Boże istoty, stworzeni na obraz Boga i Jego podobieństwo, jesteśmy tak cudownie stworzeni, że jesteśmy z ziemi, z prochu, chodzimy po tej ziemi, ale duchowo jesteśmy połączeni z niebem. I pamiętacie, kiedy brat Leon tutaj rysował obraz drabiny Jakuba, kiedy on się modlił, to ja tak pomyślałem, że każdy z nas jest taką chodzącą drabiną. Ona stoi na ziemi, ale sięga nieba. I kiedy tak jesteś połączony z niebem, to aniołowie wtedy w twoim życiu, przez twoje życie, schodzą i wchodzą i usługują przez ciebie. Dlatego, że autorytet Boży został dany człowiekowi. Tego autorytetu nie ma nawet anioł. Anioł jest istotą duchową. On nie ma z ziemią nic wspólnego. On jest przed Bogiem, przed tronem i tak dalej, ale nie jest połączony z ziemią. My jako istoty z ziemi jesteśmy połączeni przez Ducha Świętego. Więc to też uchwyćmy tą prawdę, abyśmy to, co jest w niebie, przekazywali poprzez właśnie takie funkcjonowanie tutaj na ziemi. No i mamy, że treść dobrej nowiny. Jaka to jest dobra nowina? To myślę, nie muszę nawet powtarzać, ale powiem to, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie, tą, którą mamy zanieść, przynosi o Jezusie Chrystusie, który przyniósł nam pojednanie z Bogiem, abyśmy byli Jego synami i córkami. To jest treść pełnej dobrej nowiny.
Nie tylko, czasami mówimy tak skrótowo, ja wiem, że to nie jest nic złego, ale dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ale jaka jest ta nowina? Który przyniósł nam pojednanie z Bogiem, abyśmy byli Jego synami i córkami. Bo tak zostaliśmy stworzeni w Edenie. I teraz to ciągnie za sobą drugą prawdę, która, mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie. Bóg jest celem. Nasza społeczność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Drogą jest Jezus. On powiedział, ja jestem drogą i prawdą. Na drodze się nie zatrzymujemy, ale droga gdzieś prowadzi. Droga Jezusa Chrystusa nie prowadzi gdzieś, tylko prowadzi pod Boży tron. Amen? Amen. Więc celem jest, żebyśmy zaczęli funkcjonować, byli w autorytecie synów i córki Jezusa Chrystusa. Jezus dziś zasiada na tronie. To jest cudowna prawda, ale po Bożej prawicy. Nie zapominajmy tego. To nie jest jedyny tron w niebie. Jezus zasiada na tronie, jest naszym Panem, jest Panem Kościoła, ale On zasiada po prawej stronie Boga. Więc to według mnie jest pełna dobra nowina, którą musimy zanieść światu. Nowina, tu jest też napisane, że dobra nowina o pokoju, dlatego że Bóg połączył, pojednał, Jezus Chrystus pojednał nas, abyśmy mieli pokój, pokój w sercu. Pokój w sercu już tu na ziemi. Dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach pokój jest bardzo deficytowym towarem. Ludzie są zaniepokojeni, ludzie są w strachu ze względu na to, co się dzieje. To się dzieje blisko nas, to są poważne rzeczy i tak dalej. Ale Bóg powiedział, mój pokój daję wam. Nie taki, jak świat daje. Świat nie może dać pokoju. Albo może dać takim, który jest uzależniony od okoliczności. Jeżeli sobie siądziemy w pięknym ogrodzie, słoneczko będzie świeciło na fotelu, no to jest cudownie, mamy pokój, tak? Ale to jest tylko w tym czasie, w tej sytuacji i w tych okolicznościach. Ale wyjdziemy na ulicę, już tego pokoju nie ma. Ale Bóg daje nam pokój. Dlatego nowina o pokoju jest tak ważna, dlatego że szczególnie w dzisiejszych czasach ludzie nie mają pokoju. I niestety dotyczy to też nas, jako ludzi wierzących. Zamartwiamy się, martwimy się, przychodzimy w strachu, co będzie, jak będzie. Dobrze będzie, bo Bóg jest z nami. I Bóg wyposaża nas swoim pokojem. Werset 16 mówi dalej tak. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Więc mamy kolejny element duchowej tarczy, tarcza wiary. I tutaj dwie wiadomości, dobra i zła. Jaką chcecie na początek? Złą, o, bardzo dobrze. Więc wiadomość zła jest taka, że ty i ja będziemy celem pocisków złego. Ale wiadomość jest też dobra, mamy tarczę. One nie muszą w ogóle do nas dolecieć. Amen? To oczywiście takim półżartem, ale taka jest prawda. Te pociski są wystrzeliwane, one są ogniskiem, tu pisze, że rozżarzone pociski złego, ale skala tego rozżarzenia, tego pocisku nie ma w ogóle znaczenia, bo jeżeli mamy tarczę wiary, to przez nią się nic nie przebije. Wiara gasi te ogniski, pociski złego i one nie mogą nas zranić. Ona stoi na przeszkodzie, aby nas nie dotykały, aby moje życie i twoje życie było otulone. I kwestia, ile tych pocisków, oczywiście w skali naturalnej komuś się może wydawać, ojej, tyle pocisków złego z każdej strony, ale wiara osłoni cię od każdego z nich. Gdybyśmy mogli przeczytać teraz pierwszy list Jana, 5 rozdział 4-5. I mamy tu takie zachęcające słowo właśnie w tym temacie. Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Tu mowa o tym, że my zwyciężamy świat. Już w punkcie naszego startu, już kiedy się narodziliśmy duchowo, jesteśmy zwycięzcami. W Jezusie Chrystusie mamy potencjał do zwyciężania. Mówimy o wierze, która powinna wzrastać, która powinna rosnąć i to jest prawda. Ale już nawet najmniejsza wiara pokonuje diabła. Amen? Oczywiście my chcemy, żeby ta wiara się rozwijała, aby ona była
dojrzalsza, aby ona była silniejsza. Ale już nawet najmniejsza wiara będzie pokonywać diabła. I w tym wersecie, kiedy czytaliśmy, pisze to, co się narodziło, czyli my, nasza wiara, kto może, ten będzie zwyciężał, kto wierzy, czyli wszystko pisze o nas. Zauważmy, nie przyjdzie ktoś z zewnątrz, który będzie za nas zwyciężał, ale tu jest werset, który jest napisany, że w nas jest ten potencjał, że to my będziemy zwyciężać, że to nasza wiara, dlatego że my narodziliśmy się. To jest dziedzictwo dla ciebie i dla mnie. Wiara pokazuje nam, że Boże odpowiedzi przychodzą do naszego życia, zanim one jeszcze nastaną. To jest wiara. Wiara, wierzę, nie można się zatrzymać, bo przez nią się nawracamy. Wiara to jest coś, co ustawicznie w naszym życiu duchowym będzie trwało. My się nawracamy przez wiarę, my przyjmujemy chrzest wodny przez wiarę, jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym przez wiarę, my jesteśmy uwalniani przez wiarę. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, jesteśmy uzdrawiani, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy całym dziedzictwem Jezusa Chrystusa dotykani przez wiarę. Ale kiedy wiara jest wyzwalana z naszego życia, to za tym podąża rzeczywistość. Nie odwrotnie. My czasami mówimy tak, no jak zobaczę, to uwierzę. Ale duchowa prawda mówi coś innego. Uwierz, wyznaj swoimi ustami, a zacznie się to manifestować w twoim życiu. Dlatego kiedy modlimy się o uzdrowienie, kiedy modlimy się o ludzi, którzy tego bardzo potrzebują, to w duchu to ogłaszamy, w duchu to proklamujemy, wyznajemy Boże Słowo, a potem dziękujemy, że to nadchodzi. Ten człowiek nie zawsze wstaje, czy nie zawsze funkcjonuje już w pełnym zdrowiu od razu. Ale to życie przychodzi, to życie przychodzi, dlatego że nasza wiara widzi Boże odpowiedzi. Nie widzi nasze chciejstwo, tylko widzi słowo, na którym się opieramy. Dlatego że wiara musi mieć oparcie w słowie, tak jak tarcza na ręce. Bo prawda jest też taka, że możesz mieć tarczę, ale ona będzie odłożona gdzieś z boku. Bo będzie ci się wydawać, że ona jest ciężka, że ona może jest niewygodna, że może lepiej sobie tak pospacerować bez niczego. Ale tarcza, która chroni ciebie i mnie od pocisków złego, ona spełnia swoją funkcję tylko wtedy, kiedy ona jest na swoim miejscu. A jej miejsce jest w podniesionej postawie opartej na ręce. Więc kiedy wiara ma oparcie w Słowie Bożym, to chroni nas. Załóżcie też hełm zbawienia. To jest werset 17. Załóżcie też hełm zbawienia. I kiedy w zasadzie ktoś by mógł powiedzieć, no ale dobrze, oczywiście w Kościele są wszyscy zbawieni, ale ja chcę powiedzieć, że czy jesteś pewny swojego zbawienia? Że takie rzeczy muszą być wypowiadane, dlatego że czasami się zdarza, że są ludzie, ja nie mówię, że to jest częstym przypadkiem, ale zderzyłem się z takimi sytuacjami i słyszałem takie świadectwa ludzi, którzy przez wiele lat byli w Kościele. Ich dzieci były już dorosłe w Kościele, ale oni byli niepewni zbawienia, bo znaleźli się jak gdyby w sposób automatyczny w Kościele. Chodzili na szkółkę, chodzili na młodzieżowe i tak dalej, ale nigdy nie było tego momentu takiego wyodrębnionego w ich życiu, że swoje życie oddali. Dlatego musisz być pewny zbawienia, musisz znać moment, to miejsce, kiedy przyszłeś do Boga i oddałeś Mu swoje życie i wiesz, to nie musi być data, to jest dobrze, jeżeli to jest data kalendarzowa, ale to nie o to chodzi, ale chodzi mi o miejsce, kiedy wiem, że w tym momencie, w tamtym czasie swoje życie oddałem. I może być tak, że to gdzieś nas minie w naszej drodze chrześcijańskiej. Znaleźliśmy się w Kościele, jesteśmy, no zawsze byliśmy, rodzice chodzili, oni nas przyprowadzili i w zasadzie tak sobie funkcjonujemy. Ale jeżeli chodzi o to, czy jesteś, czy twoje zbawienie się dokonało, nie jesteś tego taki pewien. No niby tam coś ogólnie kiedyś, gdzieś, ale... Więc to jest rzecz, o którą też powinniśmy dbać, aby w Kościele nie znaleźć się z automatu kościelnego. W innych kościołach nawet może być tak, że wyznanie, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem synem albo córką, może być uznane za arogancję. Są takie denominacje, które
kierują ludzi, że no to się okaże dopiero, wiesz, jak dopiero jak Jezus przyjdzie, no to się wtedy dopiero okaże. Ale my mamy tą prawdę duchową, że możemy żyć w pewności zbawienia już dzisiaj tutaj. Amen? Amen. Więc myślę, że hełm zbawienia w tym pomoże. List do Tesaloniczan 5:8-9. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Właśnie ten hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiara i nadzieja są tożsame. Wiara dotyczy teraźniejszości, a nadzieja to jest, taka definicja jest, radosne oczekiwanie połączone z pewnością. Więc wiara to jest to, co jest dzisiaj, ja wiem, ale w nadziei mam to, co przychodzi. I to jest nadzieja połączona z pewnością. Więc dlatego ta wiara i nadzieja jest połączona. Nadzieja jest aktywna i ona musi być stale, tak samo jak wiara, podbudowywana. Musi być higiena duchowa nasza, żeby ona się karmiła. Dlatego, że jeżeli zaniedbamy nadzieję i pewność wiary, to na to miejsce przyjdzie zwątpienie i beznadzieja. I to są siły duchowe, które będą się wciskać do twojego i mojego życia, jeżeli zaniedbamy tą higienę wzrostu i pielęgnacji naszego zbawienia. Więc pilnujmy, aby zwątpienie i beznadzieja nie przyszły na miejsce naszej wiary i nadziei. Bo diabeł tylko stoi, żeby to popychać. Kiedy w księdze Ezechiela jest taki cudowny opis o wodzie, która wypływa spod tronu i potem jest tam zachęcenie, żeby chodzić w tej wodzie tak po kostki, po kolana, znacie ten obraz, to tam jest też napisane, że obok były bajoro i bagno. I one funkcjonowały obok. Nie pomylmy nigdy akwenów, gdzie mamy wejść. Do wody Ducha Świętego. Nigdy do bajora i do bagna, bo to nas wciągnie. Wejście do ręki, miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Od tego żeśmy zaczęli. Właśnie Słowo Boga. To jest narzędzie, które pierwsze by się wydawało, że to jest pierwsze ofensywne narzędzie do ataku, ale pamiętajmy o tym, co powiedziałem wcześniej. Cała zbroja jest wyposażeniem wojownika. Więc Słowo Boże jest ostrzejsze i żywe i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Kiedyś miecz sprawdzało się w ten sposób, gdzieś taki obraz widziałem, że jak był miecz idealnie tam naostrzony jakimiś specjalnymi rzeczami, to spuszczało się kartkę i ona się musiała tak w powietrzu przeciąć. To wtedy można było uznać, że miecz jest naostrzony. Ale tutaj jest napisane, że Słowo Boże jest jeszcze ostrzejsze. Że jest jeszcze ostrzejsze. Dlatego kiedy bierzemy to do ręki, to jest potężna siła, którą możemy używać. Jezus, tak jak powiedziałem, że odganiał Słowem, ale po to, żeby nam zademonstrować, jak działa Słowo. Kiedy Mojżesz chodził i miał w swojej ręce laskę, on nie znał jej potencjału, dopóki nie zaczął używać. On chodził, Bóg zapytał, a co masz w swojej ręce, laskę? A co masz, chrześcijaninie, w swoim wnętrzu, Słowo Boże? Zacznij używać, zacznij wypowiadać. Dlatego, że Słowo Boże ma moc stwórczą. Tak? Bóg stworzył świat przez Słowo. My mamy moc jako Boże istoty przetwórczą. Ja to powiedziałem tak może śmiesznie, ale przetwórczą. Dlatego, że my możemy przetworzyć wiele rzeczy. My możemy wziąć glinę i zrobić z tego naczynie. Stworzyć, tak? Albo piasek zmieszać z betonem i możemy zrobić beton, tak? Ale nie możemy stworzyć czegokolwiek. Natomiast Bóg poprzez swoje słowo ma moc stwórczą. To jest słowo, które przywołuje do bytu tego, czego nie było, co nie istnieje. Nawet w sensie fizycznym, nawet w sensie chorobowym. Jeżeli nawet nie masz, nie wiem, coś zostało usunięte, jakiś organ, jakiś tego... Słowo Boże ma moc stwórczą. Są świadectwa, kiedy Bóg stwarzał coś w organizmie chorej osoby, czego nie było i zaistniało. To jest też w sposób duchowy. Więc kiedy wierzymy w Słowo, kiedy przyjmujemy, kiedy rozumiemy, kiedy wyznajemy i używamy, to przeciwnik nie ma szans. Dlatego, że używamy nie swojej siły, ale siły Bożego Słowa. Żeby posunąć się dalej, werset 18, gdzie
trochę ku mojemu zaskoczeniu często kończymy jak gdyby omawianie zbroi duchowej właśnie na tym mieczu, ale dalej jest werset 18. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu. I ta modlitwa w duchu dla mnie to jest kolejne ofensywne narzędzie do używania. To nie jest tak tylko, że zbroja ma miecz, który można używać. Modlitwa w duchu jest potężnym narzędziem ofensywnym do naszego używania. I modlitwa w duchu, ja myślę w kolejności pierwszej, to jest modlitwa, kiedy Duch Święty, który mieszka w tobie, poddaje ci Słowo Boże do modlitwy. Możesz się modlić frazami Bożego Słowa, możesz się modlić wypowiadając Boże obietnice. To jest modlitwa w duchu. Elokwentna modlitwa, nie zrozumcie mnie źle, ale elokwentna, piękna, kwiecista modlitwa jest przeciwnością modlitwy w duchu, bo wypływa z naszego umysłu. Ona może pięknie czasami brzmi, ale modlitwa w duchu to jest coś, co ma źródło w Duchu Świętym w nas. Kolejny rodzaj modlitwy w duchu to jest modlitwa na językach. I tutaj nie będę się rozwodził, dlatego że kiedyś miałem zwiastowanie na ten temat, zachęcam bardzo. Modlitwa Ducha Świętego w nas, w językach, kiedy nasz umysł zostaje zupełnie wyłączony i możemy się modlić z ducha do ducha. Więc modlitwa na językach to jest kolejny rodzaj modlitwy w duchu. I jeszcze kolejny rodzaj modlitwy w duchu to jest uwielbienie i śpiewanie w duchu. To, co czasami robimy na nabożeństwach, to, gdzie jeżeli się, że tak powiem, duchowo rozkręcimy, to przechodzimy do modlitwy, śpiewania i uwielbienia. I to też jest rodzaj modlitwy w duchu. Kiedy Paweł i Sylas, ja już to chyba mówiłem na ostatnim zwiastowaniu, siedzieli w więzieniu, tam jest napisane, że oni modlili się i śpiewali hymny, nie pieśni. I teraz ktoś powie, no ale pieśni, hymny, to przecież to co samo. Ale pieśni, hymny to nie jest to samo. Hymn to jest szczególny rodzaj pieśni. Ja sobie zapisałem taką definicję, którą znalazłem, że hymn to jest szczególny utwór muzyczny odzwierciedlający miłość, cześć i szacunek do Boga, mówiący o Jego chwale. Podstawowym celem jest wyrażanie miłości, uwielbienia dla Boga, używanie Go jako formy modlitwy śpiewanej. Hymn jest to forma modlitwy, aby mieć bezpośredni kontakt z Bogiem. I to jest coś cudownego, kiedy Kościół może w takim uwielbieniu zbliżać się do Bożego tronu. Różnica między pieśnią, które są też cudowne, nastawione na królestwo, jest znaczna, a hymnem. To jest taka różnica, kiedyś być może coś będę chciał więcej powiedzieć na ten temat, jak między psalmem setnym, który mówi wejdźcie do dziedzińców, do bram, ale już nie doprowadzi nas do najświętszego miejsca, a listem do Hebrajczyków 10, który mówi wejdźcie do miejsca najświętszego. Że to jest nowe przymierze. Tam wejdźcie, bo tam jest wasze miejsce. Miejsce najświętsze. To nie chciałbym dalej już rozciągać. Więc modlitwa i jeszcze ostatnia forma modlitwy w duchu, kiedy przynosi słowa prorocze i słowa objawienia. Często w takich sytuacjach, w czasie tej modlitwy, przychodzą słowa prorocze i słowa objawienia. I to wszystko zawiera się w modlitwie w duchu, o którym czytaliśmy werset 18. Ale teraz pytanie jest, czy lista narzędzi duchowych na tym się kończy? Więc szybciutko otwórzmy 2 Koryntian 10, 4-5. I czytamy tu tak, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, to już wiemy. Jesteśmy w liście do Koryntian, on nawiązuje tematem do Efezjan. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne. I tutaj się zatrzymam. Narzędzia naszej walki. Więc walka ma wiele narzędzi. Narzędzia w liczbie mnogiej. Nie jest mowa tylko o samym mieczu, tylko narzędzia naszej walki. Więc do walki musimy różnych narzędzi. Co jeszcze możemy używać oprócz listu do Efezjan, który całą zbroję? I ja tutaj wynotowałem sobie tylko trzy takie narzędzia, nazwałem sobie nieoczywiste, dlatego że w pierwszej chwili bym w życiu nie powiedział, że to jest narzędzie walki duchowej. Takim narzędziem duchowej walki jest owoc ducha. I to jest rzecz, która, owoc ducha, a jak się tu tym bić? Ale powiem wam tak, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 9 owoców ducha.
Nigdy byśmy nie pomyśleli, że to jest narzędzie walki duchowej, ale chcę powiedzieć, że kiedy jesteś wypełniony Bożą miłością, to wypierasz ducha nienawiści. Tak? Kiedy jesteś wypełniony Bożą radością, wypierasz ducha smutku. Narzędzie walki duchowej wypychamy. Kiedy jesteś wypełniony pokojem Bożym, wypierasz ducha zamieszania. I każdy z tych dziewięciu możemy w ten sposób. Więc to jest nieoczywiste narzędzie walki duchowej. Księga Daniela. I tam jest historia, kiedy Daniel się modlił. I tam jest napisane tak. Nie bój się, Danielu, ciągnął anioł, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem. Więc postawa. Daniel został wysłuchany nie poprzez słowa modlitwy, ale poprzez postawę. Kiedy postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się. Co to jest zrozumieć i uniżyć się? Zrozumieć to jest dusza, bo rozum podlega duszy. Więc dusza została podporządkowana Duchowi Świętemu i ciało zostało podporządkowane Duchowi Świętemu. Uniżył się. Więc kiedy Daniel zrozumiał i uniżył się przed swoim Bogiem, to wtedy został wysłuchany, a anioł przyszedł z powodu jego słów. To samo znajdujemy w liście do Hebrajczyków 5:7, gdzie o Jezusie jest napisane tak, że został wysłuchany z powodu postawy poddania się i czci Bogu. Tu już nie wyświetlamy tego. Więc Jezus został wysłuchany z powodu postawy poddania i czci Bogu. Nie z powodu tego, że był Bożym Synem i wołał do Taty. Chociaż to jest prawda duchowa, ale z powodu poddania i czci. Więc nasza postawa przed Bogiem też ma wpływ i jest narzędzie walki duchowej, żeby być wysłuchanym, żeby przynieść przełom. Ostatni, nieoczywiste narzędzie, modlitwa pańska. A w zasadzie powinienem powiedzieć nie modlitwa pańska, bo to nie była modlitwa Jezusa, tylko to była modlitwa, którą Jezus nauczał swoich uczniów. Więc to jest nasza modlitwa. Tak? Jezus nie musiał prosić Boga o odpuszczenie grzechów, które są zawarte w tej modlitwie. A my tak. Ale o co chodzi w modlitwie? To znowu troszkę może więcej wymaga opowieści, ale chciałem tylko powiedzieć, że my czasami patrzymy na modlitwę, którą Jezus uczył swoich uczniów, wyciągniętą z kontekstu. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Modlitwa Jezusa Chrystusa, kiedy uczył o modlitwie swoich uczniów, była na zakończenie kazania na górze. I to była część tak naprawdę kazania na górze. Jezus uczył o życiu w Bożym Królestwie na ziemi i powiedział, że żyjąc tak, módlcie się tymi słowami. Więc ona nie może być wyciągnięta jako cudowna formuła do wyklepania, tylko to jest modlitwa, która wynika z życia według Bożego Królestwa. I co Jezus, standardów Bożego Królestwa, i co Jezus nauczał swoich uczniów. My czasami jedziemy tą modlitwą, tak wiecie, no, od sztampy. Ale jeżeli rozbierzemy ją na części, to zobaczymy, że Jezus w uczniach budował pewną postawę. To nie chodzi o to, że ona miała być wypowiedziana równiutko jak leciały linijki, tylko on budował w uczniach postawę. I pierwsza prośba, która jest, to jest prośba o chwałę. On zwracał uczniom uwagę, na co mają być wyczuleni, żyjąc w Bożym Królestwie tu na ziemi. Więc pierwsza rzecz w modlitwie pańskiej mamy prośbę o chwałę. Druga, o realność Bożego Królestwa na ziemi. Trzecia rzecz, o przenoszenie standardów nieba na ziemię. Tak? To, co w niebie, to na ziemi. Dopiero na czwartym miejscu jest zaspokojenie swoich potrzeb. Wybaczanie nam i przez nas innym. Szóste, posilenie nas i ochrona. I zwracam uwagę na błędną treść tłumaczenia, która mówi i nie wódź nas na pokuszenie, bo Bóg nikogo nie wodzi. Tylko w nowym tłumaczeniu jest napisane, że ochroń nas, osłoń nas, abyś nas zachował od złego, ale Bóg nikogo nie wodzi. I na koniec podsumowanie w chwale dla Niego. I to chodzi o strukturę modlitwy, strukturę życia w Bożym Królestwie, kiedy chwała Boża jest ważna, kiedy standardy Boże mogą z nieba trafiać na ziemię w
postaci nas, wracam do obrazu drabiny. I tak uczył Jezus swoich uczniów. Więc na tym chciałem zakończyć i moja prośba jest, żebyśmy mogli razem przeczytać tą modlitwę. Kiedy teraz powstaniemy jako koniec tego nabożeństwa, tego mojego wykładu, kiedy ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza 6, 9, 13, będzie wyświetlona teraz, aby to była nasza modlitwa, ale żeby była przeczytana z wiarą, żeby to nie była modlitwa, która jest odrecytowana, tak jak czasami dzieci się uczy. Aby to była modlitwa, kiedy wypowiadamy te frazy, żeby one nas nastrajały duchowo, co my przez to rozumiemy. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy teraz słowami, do których Ty zachęcałeś swoich uczniów, modlić się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Cię, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy tak, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, Twoja moc i chwała na wieki. Amen.